Dziś historia mało znana w Polsce, jednakże dość popularna w Szkocji, a mianowicie opowiem wam o potworze z Glamias, Thomas Loin Bowes. Zamek w Glamias, w hrabstwie Angus, jest współcześnie uważany za najbardziej nawiedzony zamek Szkocji. Starsza część zamku pochodzi z XI wieku. Była to wieża mieszkalna, która pełniła funkcję królewskiego domu myśliwskiego. W XVII wieku zamek został gruntownie przebudowany. Tutaj spędziła dzieciństwo Elżbieta Boothroyne, matka królowej Elżbiety II. Na zamku tym urodziła się także księżniczka Małgorzata, młodsza siostra Elżbiety II. W zamku znajduje się m.in. sala Duncana, najstarsza, w której William Shakespeare umieścił scenę zabicia króla w Macbecie. Na tereny zamku wjedzie brama z kutego żelaza wykonana dla królowej matki na jej 80. urodziny w 1980 roku. Wokół zamku roztaczają się piękne prowadzone ogrody. W tej chwili zamek jest otwarty dla zwiedzających. 21 października 1821 roku na zamku urodził się Thomas Loin Bowes. Był pierwszym dzieckiem Thomasa Loin Bowesa, lorda Glamias, i jego żony Charlotte z domu Grimstead, pradziadków Elizabeth Boothroyne, która została królową małżonką, matką obecnie panującej królowej Elżbiety II. Thomas został zarejestrowany jako urodzony i zmarły od razu po narodzinach. 19 lat później zaczęły krążyć opowieści, jakoby Thomas w rzeczywistości przeżył narodziny, lecz był tak zdeformowanym człowiekiem, że postanowiono go nie pokazywać światu. Przygotowano specjalne tajne pomieszczenie, w którym miał żyć i faktycznie takie pomieszczenie istnieje. Gdy policzymy okna z zewnątrz budynku i z wewnątrz, wyjdzie nam inna liczba, co oznacza, że w zamku jest ukryty pokój. Niestety kwestie te nie zostały jeszcze zbadane. Pogłoski o przeżyciu Thomasa Loina Bowesa pojawiły się w okolicznych wioskach po zdaniu relacji przez położną uczestniczącą w porodzie. Podejrzewano, że zdeformowane dziecko było w dobrym zdrowiu. Z tego względu położna opuściła zamek. Chwilę później ogłoszono, że dziecko zmarło, co bardzo ją zdziwiło. Przecież mimo upośledzenia fizycznego dziecko było w dobrej formie. Historia ta została omówiona w drugiej połowie XIX wieku, kiedy panna Gilchrist, pisząc w 1885 roku swoje pamiętniki, była nie tylko przekonana, że taki potwór rzeczywiście istnieje, ale nawet opisała go jako pół żabę, pół człowieka. Najwcześniejsza zachowana wzmianka dotycząca strasznej historii pochodzi z 1908 roku. To właśnie wtedy stwierdzono, że w zamku Glamias jest tajna komnata. W tej komnacie jest zamknięty potwór, który jest prawowitym spadkobiercą tytułu i majątku, ale który jest tak nieprzewidywalny, że trzeba trzymać go poza zasięgiem wzroku. Pogłoski, jakoby Thomas został ochrzczony przed rzekomą śmiercią, pojawiły się dopiero w latach 60. XX wieku, kiedy po raz pierwszy opublikowano relacje rodzinne. Biograf królowej matki Michael Thornton oraz Virginia Gabriel, nadworna piosenkarka i kompozytorka, wspominają o zamurowanym pokoju. Oczywiście, rodzina przez cały czas oficjalnie obalała plotki o potworze, twierdząc uparcie, że dziecko zmarło. Jak możemy przeczytać na przykład na portalu Infra, uwaga, cytuję, pojawiają się także różne inne wzmianki. Jedna mówi o tym, jak goście zamku postanowili raz na własną rękę poszukać owej ukrytej komnaty. Pod nieobecność dziedzica postanowili otworzyć wszystkie okna i wywiesić w nich chusteczki. Jak zauważono, jedno okno, do którego z jakichś powodów nie dotarli, pozostało zamknięte. Opowieść ta pojawia się w New York Timesie z kwietnia 1882 roku. Jeszcze inna dotyczy lokaja Andrew Ralstona, który w połowie XIX wieku służył w Glamias. Jak mówi jedna z wersji, także on został wtajemniczony w sekret i zobaczył tego, kogo ukrywano. Widok tak go przeraził, że już nigdy nie chciał nocować na zamku. Mówi się, że pewnej nocy po wielkiej śnieżycy uparł się, aby odstawiono go do odległego o milę domu, a inni członkowie służby musieli odkopywać drogę. Mówi się też, że o wyjawienie sekretu prosiła go nieraz hrabina Frances, prababka królowej matki, której Ralston
opowiedział całą historię. Miał on powiedzieć, dobrze, że pani go nie zna i nigdy nie pozna, bo gdyby tak się stało, przestałaby pani być kobietą szczęśliwą. Ten wątek o monstrum z Glamis pojawił się w autobiografii Mały dzień z życia z 1924 roku. Sterling twierdzi, że usłyszała tę opowieść od ciotki, która w latach 70. XIX wieku służyła w Glamis, gdzie, jak mówiła, od śmierci poprzedniego dziedzica w 1865 roku zaczęło się robić coraz bardziej tajemniczo. Na tę samą relację powołała się potem Helen Cathcart w biografii Królowej Matki z 1865 roku. Szukając informacji na temat zamku Glamis, można również natknąć się na notkę w serwisie Onet. Cytuję. Mówi się, że przetrzymywano tam syna władców Glamis, który ze względu na niemal kazirodcze małżeństwo jego rodziców urodził się bardzo zdeformowany. Co prawda oficjalna wersja głosiła, że dziedzic zmarł zaraz po urodzinach, jednak ludność spekulowała, że potwór z Glamis żyje i cały czas przebywa na zamku. Jeszcze jedna teoria na temat komnaty mówi, że pomieszczenie skrywa bliżej nieokreśloną, ale wyjątkowo upiorną tajemnicę, którą znają tylko prawowici właściciele posiadłości. Nikt poza nimi nie wie i pewnie nigdy nie pozna prawdy, co tylko zwiększa atrakcyjność tajemniczego zamczyska, które do dziś przyciąga rzesze turystów. Owszem, opowieść bardzo ciekawa, mroczna, tajemnica. Właśnie takie opowieści sprzedają się najlepiej, szczególnie sprzedawały się najlepiej w XIX wieku, kiedy to bardzo fascynowano się wszelkimi duchami i ludowymi opowieściami. Czy jest możliwe, że Thomas przeżył? Oczywiście, jest taka możliwość. Ale w sytuacji, w której okazałoby się, że dziedzic Thomas przeżył, jest tak zdeformowany, ród popadłby w hańbę, ponieważ ten nie mógłby dalej się rozmnażać. A przynajmniej, jeśli weźmiemy pod uwagę opowieści o tym, jak był bardzo nieokrzesany. Choć nie wyklucza się opcji, że ten faktycznie był ukrywany przez rodzinę i przez to, że był ukrywany przez rodzinę, stał się właśnie tak agresywnym człowiekiem. W rzeczywistości prawdopodobnie, jeśli weźmiemy pod uwagę rzecz jasna historię z potworem, było to po prostu zdeformowane dziecko zaniedbane przez rodziców. Czemu to taka tajemnica? Bo to oznaczałoby, że aktualnie panujący ród królewski Wielkiej Brytanii nie jest prawowity. A to zakłóciłoby bardzo aktualną sytuację w Wielkiej Brytanii. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o kim chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia, na Instagrama Światowej Historii oraz grupę na Facebooku Na Osi Czasu. Trzymajcie się. Cześć.